Dzień dobry, witajcie. Witajcie na kolejnym goleniu rodem ze Stanów Zjednoczonych. Takie dla Was dzisiaj golenie przygotowałem, ale będzie to golenie, że tak powiem, z supermarketu amerykańskiego, konkretnie z Walmarta, bo stamtąd pochodzą produkty, które mam Wam dzisiaj do zaprezentowania i naprawdę muszę przyznać, że ogromnie się cieszę na to, bo są to produkty, których myślę u nas tak naprawdę nie ma lub są gdzieś poukrywane, no ale do rzeczy. Dzisiaj golenie tylko i wyłącznie z produktami ze supermarketu Walmart. No i cóż, takie dzisiaj produkty, które widzieliście zapewne na miniaturce zdjęcia, dla Was przygotowałem, a będą nimi, już tłumaczę. Mydło do golenia marki Badger. Może po kolei. Aun marki Gentleman John. Maszynka bądź co bądź amerykańska, ale do tego przejdę już za chwilę. Marki Van der Hagen lub Van der Hagen, tak by Amerykanie pewnie powiedzieli. No i na zakończenie coś, na co długo czekałem, czyli Stetson Original. Więc tak, dzisiaj do golenia użyję mydła Badger Shave Soap. Cóż to takiego? Cóż to za firma? Ja osobiście spotkałem się z tą firmą. Miałem tak naprawdę ogromną przyjemność używać ich flagowego produktu. Że tak powiem, troszeczkę nieświadomie, ale bardzo przypadł mi do gustu, a był to ich Badger Balm. Naprawdę polecam, jeśli ktoś z Was będzie miał okazję używać balsamu właśnie borsuczego, ja to tak nazywam, balsam borsuka, no to naprawdę polecam. U mnie niestety puste opakowanie, zużyte na zimę, powiedziałbym, do takich, powiedziałbym, suchych, spierzchniętych dłoni. Naprawdę świetna sprawa. Czasami pokazują się na Zalando. Także tutaj naprawdę świetna rzecz i tym bardziej cieszę się na golenie z dzisiejszym mydłem do golenia, ponieważ tamten produkt jest po prostu fenomenalny. Aż żal, że tych produktów nie ma na naszym europejskim rynku i że nie można sobie tak od ręki ich kupić, tylko gdy jakiś sklep internetowy na przykład wrzuci jakąś partię, no to wtedy trzeba, że tak powiem, w cudzysłowie upolować sobie te ich produkty. Więc dzisiaj tak, Badger Shave Soap. Zobaczcie, tak to się prezentuje. Kartonowe opakowanie. Tutaj mamy opisane, że pochodzą z miejscowości Gilsum w New Hampshire, WS Badger Company. Także tutaj opisano nam, że good grooming for adventurous gents, czyli dobre golenie, dobre takie, powiedziałbym, przygotowanie dla odważnych i żądnych przygód facetów, gentlemanów, tak o nich się mówi. Tutaj skład. Skład jest niesamowicie bogaty. Jeden z bardziej bogatych składów, jakie przyszło mi spotkać w produktach do golenia. Słuchajcie, postaram się tutaj Wam wyszczególnić kilka z nich. Jest to przede wszystkim olej palmowy, jest to olej kokosowy, wiadomo woda, wiadomo gliceryna, jak sama nazwa wskazuje, shea and aloe, więc mamy tutaj masło shea, mamy olejek bergamotkowy, mamy olejek z vetiveri, mamy właśnie z tym sok z liści aloesu, mamy olejek z drzewa sandałowego, z kardamonu, oczywiście z ich nasion, mamy ekstrakt z wanilii, mamy olejek z czarnego pieprzu, mirry, więc tutaj naprawdę bogatość tych olejków i użytych składników w środku obiecuje nam naprawdę bardzo fajne golenie. I na samym opakowaniu również napisano, że dla najlepszego golenia, jakie kiedykolwiek miałem. Zobaczymy, jestem ogromnie ciekaw. Wśród tutaj, powiedziałbym, takich zaleceń, jak należy to użyć, no to napisali, że przede wszystkim przygotowanie jest kluczem. Oczywiście od ciepłego ręcznika, czy też od ciepłej kąpieli lub ciepłego prysznica, potem użyć właśnie mydła tego borsuka i
stworzyć pianę, ogolić i użyć aftershave'a. Więc krótko, zwięźle i na temat. Samo mydło, z tego co widzę, jest to 89,3 gramy, 3,15 uncji, więc dosyć specyficzna gramatura. Niecałe 90 gram. Tak to się prezentuje. Mydło twarde. Twarde jak skała. Tutaj z taką, zobaczcie, na spodzie ma takie wyżłobienie, które będzie bardzo fajnie służyło do osadzenia właśnie w misce lub też w kubeczku. Osobiście mydło na tyle duże, że nie mieści mi się do żadnego z moich tygli, więc wybrałem najbardziej uniwersalny tygiel w mojej kolekcji, czyli moją miskę z Omegi. I słuchajcie, po prostu zmoczę tutaj tę powierzchnię. I spróbuję przykleić to mydło na czas golenia, na czas samego nabijania tutaj do tej mojej omegowej michy. Tak zawsze robię z każdymi twardymi mydłami, gdy wiem, że zostaną one tutaj na dłużej. No i już, mydło przytwierdzone. Chyba nie do końca. No cóż, tak to będzie. Więc jeszcze wody. Wiadomo, ta powierzchnia tej miski nie jest płaska, więc ona, jeśli byłaby tutaj idealnie płaska, to wtedy przez ten otworek można by było sądzić, że... A, zapomniałem dodać, że tutaj na powierzchni mydła mamy napis oczywiście Badger, czyli borsuk. No i to wszystko. Sam zapach mydła uważam za bardzo przyjemny, bardzo, powiedziałbym, raz, że korzenny, a z drugiej strony bardzo taki drzewny. Także tutaj w 100% moje gusta, moje, powiedziałbym, takie w cudzysłowie biorąc, oczywiście wymagania zapachowe są spełnione, więc tutaj naprawdę jestem zadowolony z tego mydła. Firma chwali się, że 85% składników to organiczne składniki, więc tutaj natura, natura, eko, eko. Co z tego będzie, zobaczymy. Więc sama produkcja tej firmy zaczyna się oczywiście w New Hampshire, w miejscowości Gilsum. Zaczął ją pewien gentleman, właśnie tworząc ten w 90, jeśli się nie mylę, 95 roku, tworząc ten właśnie Badger Balsam. Dobrze, także dodatkowo do dzisiejszego golenia potem będę używał AUNu właśnie w takim oto fajnym opakowanku. No i czas, myślę, że przejść do samej maszynki. Vanderhagen lub Vanderhagen. Ciężko mi tutaj określić, czy jest to faktycznie maszynka taka 100% made in USA. Myślę, że nie, bo samo na samym opakowaniu napisano, że Razor made in PRC, więc maszynka wyprodukowana People's Republic China, czyli jest to produkt wyprodukowany, sama maszynka wyprodukowana w Chinach, produkowana według mojego takiego, powiedziałbym, wyśledzenia przez firmę Weishi lub Wishi. Poprawcie mnie, bo nie umiem dobrze wymawiać tej nazwy. Dodatkowo w zestawie mamy 5 żyletek, które zostały wykonane w Niemczech, oraz sam ten cały zestaw został zapakowany w USA. No, także tutaj taka oto maszyneria, którą za chwilę dla Was rozpakuję i nabiję. Oczywiście żyletki również amerykańskie, czyli Persona Platinum, bo jestem ogromnie ciekaw, jak to goli. Wyrobię wszystko pędzlem portugalskiej firmy. To dzisiaj będzie oczywiście jeden jedyny produkt nieamerykański do golenia, którego będę używał, czyli 1470 Semog z włosiem Best, tak, jeśli się nie mylę. No i po goleniu, powtarzając się po raz kolejny, woda kolońska Stetson Original. Także to by było to. Więc tak,
Pozwólcie, że ogarnę sobie tutaj temat. Zejdę z kamerą na dół, zaleję to mydełko, zobaczymy jaka piana z tego wychodzi. No i przejdziemy już do samego golenia. Więc no to już. Więc zobaczcie. Sama maszyna prezentuje się w takim oto plastikowym opakowaniu. Tutaj mamy maszynkę. Maszynka jest to maszynka w wersji Twist to Open, czyli tak zwane TTO. Pozwólcie, że sobie te opakowanka podłożę za siebie do tyłu. Jest to maszynka Twist to Open 85 mm wysokości, otwierana tutaj motylkowa. Dla ścisłości dodam, że przygotowałem się, wziąłem taką, powiedziałbym, nasz polski odpowiednik, niemiecki odpowiednik oczywiście, czyli Wilkinson Sword, który właśnie w mojej ocenie ma troszeczkę za długą rączkę w mojej ocenie i właśnie gdyby ten Wilkinson nasz miał takiej długości rączkę, byłoby naprawdę to, powiedziałbym, dla wielu spełnienie marzeń. Muszę przyznać, że idealna długość. Myślę, że tutaj ci, którzy w firmie Van der Hagen są i tutaj planowali, no to myślę, że wzorowali się na tak zwanym Super Speed, tak? To się nazywa Gillette Super Speed Flare Tip. Także tutaj naprawdę bardzo fajnie i bardzo ładnie przygotowana propozycja. Golenie oczywiście jest to goleniem budżetowym w stylu amerykańskim, bo o tym bym zapomniał powiedzieć, więc cóż, persona. Z tego co widzicie, będzie używana po raz drugi, po raz trzeci. Więc żyletka. Zobaczcie. Wygląda na, że zapowiada nam się dość łagodne golenie. Nie wygląda tutaj, żeby to był jakiś król agresji. Ale jak znam maszynki Twist to Open, to mają tą ukrytą agresję i będą nią się ze mną dzielić. Więc tak, mydło. Zalewam ciepłą wodą. Oczywiście dam kilka sekund, by ono sobie po prostu delikatnie zmiękło na swej powierzchni. A ja wędruję z kamerą do góry. Ok. I przestawiam na chwilę. Pozwólcie, że zwilżę twarz. Zapomniałem też dodać, że pędzel moczy się w wodzie ciepłej, oczywiście nie gorącej, przez jakieś dobre 10-15 minut tutaj w moim poznańskim kubku, więc wyciągam go już z wody, odciskam z nadmiaru i ten, powiedzmy, blooming water niestety wylewam. I będę przystępował do nabijania mydła. Mydło samo w sobie twarde, więc myślę, że tutaj z mojego doświadczenia wiem, że mydła twarde potrafią być kapryśne, ale też potrafią być fenomenalne. I na to liczę, że takim mydłem będzie właśnie ten Badger Navigator Class, więc tutaj mam nadzieję, że będzie to
Dla mnie jak najbardziej budżetowe. W amerykańskim stylu golenie. Zapach muszę przyznać, bardzo ładny. Właśnie podoba mi się, powiem szczerze, ten zapach. Jeśli miałbym go porównać do jakiegoś z mydeł, które miałem już, no to podobnie pachnie drzewo sandałowe z Haslingera. Troszkę powiedziałbym tutaj pachnie mi właśnie drzewem sandałowym firmy Miele, więc myślę, że jest to naprawdę bardzo fajna propozycja. No i cóż, nabijam tego bad boya tutaj. Postaram się zgarnąć całą tę dobroć, którą udało mi się tutaj nabić. I odkładam do kolejnego golenia. Tak, bo to będzie taka krótka seria, dlatego mówię, że do kolejnego golenia, bo to będzie jeszcze jedno golenie, a może dwa, zobaczymy. Zawsze marzyłem, by zrobić na swoim kanale taką właśnie krótką serię z cyklu, tak powiedzmy, taki working class shave. Taki właśnie stamtąd. Więc cóż, pędzę same końcówki do wody i próbujemy budować. Cóż mogę powiedzieć? Piana wygląda mi na taką, która będzie pianą zanikającą, bo dodałem dosłownie odrobinę wody i widzę, że ta piana zaczyna się rozwarstwiać. No cóż, także takie to. No ale taki to produkt jest. Zobaczcie, tak to wygląda na pędzlu. Więc jakaś piana jest z tego. Bardzo fajny zapach, no ale widzę, że niestety, piana jest właśnie z tych zanikających na twarzy. A jak będzie podczas golenia, no to jestem również ogromnie ciekaw, więc Vanderhagen, czy ta maszynka ma nazwę? Traditional Safety Razor, więc zobaczymy. Zobaczcie, tak to się prezentuje.
Cóż mogę powiedzieć? Po pierwszych pociągnięciach tej maszynki stwierdzam, że jest ultra delikatna. Spodziewałem się jakiejś takiej podstępnej agresji. A tutaj powiedziałbym szczerze, że nie wiem, czy z tą maszynką jest coś nie tak, czy po prostu nie czuję, że mnie ona goli. Słychać, że tam coś goli, ale no ultra łagodna. Powiedziałbym łagodniejsza niż ta maszynka z Action, którą miałem okazję jakiś czas temu dla Was pokazywać. No chyba, że użyłem złych żyletek. Ja powinienem użyć tych Vanderhagenów i wtedy golenie będzie zupełnie inne. O Jezu. Słuchajcie, zobaczcie to. Obmyłem po prostu wodą twarz. Jaką to ma powłokę, to mydło pozostawia na skórze. No to to jest wow. To jest wow. Z tym się jeszcze, z taką ilością tłustości, to naprawdę spotkałem się chyba tylko w mydłach. Skłamałbym, jeśli powiedziałbym, że nie, ale spotkałem się w mydłach Saponificio Varezzino albo Tabak. Tam również ta tłustość na skórze jest ogromna. No i właśnie tutaj. Zobaczcie, z tej piany. No niestety, z tego mydła piany nie będzie takiej, jaką bym oczekiwał. Po prostu jest taka, powiedziałbym, lekka, puchowa, delikatna. No ale to, jakie ma właściwości podczas golenia, to mnie zaskoczyło ogromnie. Więc powiem szczerze, że chcę więcej. Chcę więcej, bo jest tutaj naprawdę ciekawostka, której jeszcze nie doświadczyłem. Czuję, że maszynka sunie, ale jest tak łagodna, chyba najłagodniejsza maszynka, jaką miałem. No chyba, że ja kąta nie potrafię trzymać, no nie wiem, no i tu już... Jedno, co czuję, to, że jest lodowisko na skórze, po prostu.
Ciężko jest się zaciąć tą maszynką. Ale myślę, że jest to na pewno. Zdecydowanie maszynka dla mnie za łagodna. Wolę jednak maszynki troszeczkę bardziej agresywne. Wypłukiwanie jest dobre, wykonanie również, no ale maszynka dla mnie zdecydowanie za łagodna. Ja preferuję takie, powiedziałbym, o charakterystyce Gilleta Techa. No to wtedy to są takie maszynki dla mnie. Słuchajcie, samo mydło zostawia po prostu potężną ilość takiej, powiedziałbym, mydlanej mazi na skórze, takiej tej tłustości, tego filmu. Próbuję to zmyć i oczywiście zimną wodą. Więc tak. Samo golenie na pewno na plus. Mega jestem zaskoczony tym mydłem. Mydło Badger Shave Soap naprawdę fajne pod względem właściwości. Fajne, genialne pod względem właściwości, bo nabijałem dosłownie chwilę, a na mojej skórze pozostało jeszcze ogrom tego takiego tłustego filmu, który po sobie to mydło pozostawiło. Sama maszynka również bardzo fajna. Nie wiem, czy dacie jeszcze jedną szansę, słuchajcie, może spróbuję z tymi żyletkami właśnie z kompletu, może wtedy to golenie, może one są troszeczkę bardziej agresywne, bo ja powiem szczerze, że ja tej persony kompletnie nie czułem dzisiaj podczas golenia i mógłbym tak jeździć i jeździć w miejscu, ażbym sobie narobił tutaj bałaganu, więc, ale to jest bez sensu, więc tak, Aun, słuchajcie, Aun amerykański z Nowego Jorku, Gentleman John, w takim oto bardzo ciekawym kwadratowym podróżnym opakowanku. Mamy tutaj naprawdę grubą kostkę Aunu. No to myślę, że teraz dzięki tutaj zakupowi z Walmarta naprawdę mam Aunu do końca życia, bo tak naprawdę jeszcze przez tyle lat nie zdążyłem zużyć mojej Osmy. Poczekamy chwilę, niech się Aun wchłonie. Ja odstawiam tę kostkę ogromną. Sam Aun mówi tutaj nam, że fights razor burn, czyli walczy z podrażnieniem właśnie wywołanym maszynką. Tak to z tyłu się prezentuje. Pomaga zatamować krwawienia. Leczy wszelkie skaleczenia oraz podrażnienia po goleniu. Jest to perfekcyjne wykończenie perfekcyjnego golenia. Czy ono takie perfekcyjne dzięki tej maszynce było, to bym się kłócił, ale wiecie co, ja dam tej maszynce drugą szansę, ponieważ no, przyjechała do mnie z drugiego końca świata, więc tutaj spróbuję, właśnie włożę te żyletki Van der Hagen i zobaczymy, co
ta maszynka wtedy będzie potrafić. Więc tak, czas na zimną wodę. Ekstra, jak po aunie, cała ta śliskość, tak? Ten poślizg, taki film, który został na skórze, został właśnie zniwelowany. Właśnie takie jest to działanie aunu, czyli ściągające, antyseptyczne. Naprawdę dobra rzecz. Powiem szczerze, że aun tutaj w moim przypadku robi dobrą robotę. Więc teraz czas na Stetsona. Stetson, czyli woda kolońska oryginalna, kowbojska, powiedziałbym. Wręcz jest to zapach prawdziwego zachodu, więc może najpierw jej użyję, bo już nie mogę się doczekać. Jest tego tutaj 103,5 ml. Na samym opakowaniu pisze doświadcz prawdziwego oryginału, legendarny zapach amerykańskiego zachodu z bogatym, powiedziałbym, takim surowym przede wszystkim zapachem drzewa, przypraw oraz piżma. Więc tak prezentuje się ta butelka. Po odkręceniu mamy oczywiście kryzę. Sam zapach, słuchajcie, genialny. Jeśli miałbym określić się tutaj, jeśli chodzi o moje preferencje zapachowe, no to zapach jest po prostu genialny. Jeśli ktoś z Was lubi Aqua Velvet Musk, lubi naszego Warsa, lubi tabaka, w szczególności tabaka, lub też zapach. Taki pamiętam, mam taką kolońską, Jovan Musk się nazywa, czyli również piżmowy zapach. No to tutaj są bardzo silne nawiązania, choć tutaj w tym Stetsonie, powiedziałbym, jest naprawdę podniesione to wszystko do potęgi entej, więc zapach naprawdę przekozacki. No, jest to chyba. Jest i będzie to moja jedna z moich ulubionych wód kolońskich, takich po goleniu. Naprawdę przede wszystkim sama intensywność tego zapachu również, wow, powiedziałbym, naprawdę no, wgniata w ziemię. Jest to mega intensywny zapach, bardzo, bardzo taki intensywny w swej złożoności. Myślę, że to dobry moment, by choć przez chwilkę Wam przeczytać o tym zapachu, no bo Stetson na rynku amerykańskim jest od 1865 roku. Zaczął robić oczywiście kapelusze kowbojskie. Dzisiaj mamy również wody kolońskie, wodę po goleniu. Ja jak na razie mam tylko wodę kolońską i jestem z tego zapachu, że tak powiem, bardzo, bardzo zadowolony, wręcz onieśmielony tym zapachem, tak mocny, tak silny, jak jedna z tych wód, które znam w swojej kolekcji, a nazywa się Clubman Pinot Special Reserve. Pamiętacie, ten Old Spice na sterydach, to tutaj tabak i jego woda po goleniu, no to naprawdę jest wodą delikatną. Tutaj mamy to wszystko podniesione o 100%, więc zapach miodny, powiem szczerze. Więc tak, Stetson Original. Doświadcz prawdziwego oryginału. Legendarny zapach amerykańskiego dzikiego zachodu. Bogata męska mieszanka surowego drewna i przypraw. Męska woda kolońska Stetson Original ucieleśnia autentyczne dziedzictwo i ducha amerykańskiego zachodu.
Stetson to coś więcej niż tylko kowbojska woda kolońska dla prawdziwych mężczyzn. Gdy raz użyjesz, pokochasz. Stetsona nie da się okiełznać, odgrodzić, a jego autentyczny styl zdradza, kim jest bez słów. Drzewno, skórzana woda kolońska dla mężczyzn. Stetson Original kontynuuje dziedzictwo i reprezentuje dumę, pasję i pewność siebie pionierów. Karafka kolońska Stetson zawiera zapach będący prawdziwym amerykańskim oryginałem, ucieleśniający surową niezależność i indywidualizm. Uderzający, czysty, męski zapach zawierający górne nuty limonki, lawendy, szałwi muszkatołowej. Właśnie tutaj jest ta właśnie szałwia muszkatołowa, która jest bardzo silnie wyczuwalna. Bergamotki i cytryny. Nutami serca są goździk, patchouli, korzeń irysa, jaśmin, wetiveria, cedr i geranium. A nutami bazy są miód, fasola tonka, bursztyn, piżmo oraz wanilia. Więc tutaj również te wszystkie zapachy, o których Wam przed chwilą przeczytałem, są właśnie bardzo mocno wyczuwalne. Lecz na pierwszy rzut wysuwa się ta gałka muszkatołowa z tą wanilią, z tym piżmem, z tym drzewem sandałowym. Ono naprawdę bardzo mocno operuje, więc pozwólcie, że pokażę Wam, postaram się pokazać Wam sam skład. Tutaj tak to się prezentuje na samym opakowaniu, a ja tymczasem dołożę sobie tego zapachu, by tutaj pachnieć naprawdę długie, długie godziny i nakładam dosłownie odrobinę. Świetna sprawa, bo kolońska właśnie jeszcze dodatkowo ma tę cechę, właśnie ta amerykańska, że ma w sobie jakiś składnik, taki, który powoduje, nawet bym powiedział, delikatne natłuszczenie skóry. Nie ma tego dużo, ale jest tego zapachu tam w tej wodzie, jest jakiś składnik, który nie spowoduje tego, że ta nasza skóra będzie, powiedziałbym, taka ultra przesuszona. Jest naprawdę bardzo fajnej kondycji po goleniu, więc tutaj z mojej strony naprawdę bardzo, bardzo fajnie. No i cóż, pierwsze dzisiaj golenie z amerykańskim zestawem z Walmarta zaliczone. Badger Shave Soap, Navigator Class i Stetson Original. Pierwszy, ale nie ostatni raz na moim kanale. Myślę, tutaj muszę jeszcze raz spróbować właśnie tej maszynki i tego zestawu, właśnie w zestawieniu zmienić tutaj tą żyletkę i myślę, że będzie o wiele lepiej. Zobaczymy, jeśli nie, to mam przygotowane kolejne propozycje i będziemy sobie tak tutaj, będę ja dla Was próbował przetestować te produkty, które udało mi się, że tak powiem, zza oceanu tutaj ściągnąć i dla Was prezentować właśnie w takim, powiedziałbym, Working Men's Shave. Także dziękuję bardzo i widzimy się oczywiście na kolejnym goleniu. Trzymajcie się. Cześć.